Hej kochani, witajcie na kanale Kocham Zabawki. My jesteśmy Słodziutkie Wisienki. No i nie uwierzycie, właśnie siedzimy na takiej maszynie do robienia bunchamsu, wiecie? No właśnie, ostatnio nasz przyjaciel Marcheweczka zrobił tutaj taką ogromną żyrafę. No właśnie, no i nam bardzo się spodobała ta żyrafka. Chciałybyśmy zrobić coś własnego w tej maszynie. Już się nie mogę doczekać. No dlatego za chwileczkę zobaczymy sobie tę fajną ulotkę i może jakieś fajne zwierzątko zrobimy. Co ty na to, Wisienko? Tak, tak, siostrzyczko, to jest świetny pomysł. A, no to w takim razie, kochani, zasubskrybujcie jeszcze kanał Kocham Zabawki, bo wtedy będziecie na bieżąco dowiadywali się o wszystkich nowościach, jakie się pojawiają na kanale. To jest taki przycisk tam na dole, ten czerwony. No właśnie, i dajcie lajka, czyli łapki w górę. No i możecie również wpisać jakiś fajny komentarz. Możecie napisać, że Wisienki zrobiły bardzo ładne bunchamsy. Będzie nam bardzo, bardzo miło. No dobrze, to tutaj mamy tą ulotkę z bunchamsami. Jejku, i zobaczymy, jakie są propozycje. Jej, jaka śliczna papuszka. No i tutaj mamy wszystko pokazane krok po kroku, jak zrobić taką figurkę. Jej, ale pojedźmy dalej. Jest pszczółka. Jestem ciekawa, gdzie jest ta żyrafka, co robiła Marchewka. Zaraz zobaczymy, czy ona jest trudna, czy była łatwa do zrobienia. Zaraz ją poszukamy. Gdzieś tutaj przecież musi być. Jejku, jejej, jaki domek śliczny. Ha, Wisienka, a może zrobimy taki domek? No, poczekaj, poczekaj. Najpierw tą żyrafę znajdźmy. Jejku, a no tak, to jest ta żyrafa. Jaka śliczna. My się już zdecydowałyśmy i zrobimy takiego ślicznego żółwika. No popatrzcie, jaki on jest słodziutki. Zabieramy się do pracy. No to tak jak wcześniej mówiłyśmy, to jest ta wielka maszyna do robienia tych bunchamsów. Ha, a co to są bunchamsy? Na pewno każdy z Was bardzo dobrze wie. Ha, to są te kuleczki, te takie lepiące się malutkie, kolorowe kuleczki, z których możemy robić różne postacie. No ale z odsieczą przychodzi nam ta fantastyczna maszyna bunchams. Nie musimy już sami kleić, tylko możemy za pomocą tej maszyny robić różne cuda. No to pokażemy Wam, tak się maszyna prezentuje. Jest naprawdę bardzo fajna i ładna. Jejku, ma tutaj takie śliczne, czarne oczka. Jej, jak ją przydusimy, ciekawe, czy coś zrobi. Wow, zakręciła swoimi oczkami. Super. No więc teraz musimy zdjąć nakładkę i tutaj mamy takie wystające kolce. One na chwileczkę nie będą nam potrzebne dopiero na sam koniec, więc je wyciągamy tutaj, zasuwamy szufladkę, no i teraz nakładamy naszą nakładkę i maszyna jest gotowa do robienia figurek. Wybrałyśmy sobie tego słodziutkiego żółwika i mamy tutaj krok po kroku, jak go zrobić, więc na początek wysuwamy sobie szufladkę, no i pierwszy krok to jest taki fioletowy bunchams i jest taki jeden na samym środeczku, więc wezmę sobie jedną taką fioletową kulę i położę ją tutaj na sam środek. A teraz kolejnym zadaniem jest to, aby zasunąć tą szufladkę i docisnąć maszynę. No i naszego bunchamsa powinno nie być. Ho, nie ma go, więc poszedł o poziom wyżej. No i tak musimy zrobić każdy poziom naszego żółwika. No to robimy dalej. Teraz jest drugi poziom i tutaj mamy takie piękne fioletowe bunchamsy oraz żółte. Super, no to sobie takie weźmiemy. No i teraz muszę bardzo dokładnie patrzeć, jaki jest układ bunchamsów. Nie możemy się pomylić, no bo nasz żółwik nie wyjdzie taki ładny, jak powinien wyjść. Więc układamy nasze bunchamsy jeden za drugim. Musimy je bardzo dobrze tutaj włożyć, aby nasza maszyna mogła te bunchamsy zassać do góry. I teraz te śliczne, fioletowe bunchamsy. O, jeden już jest. Kolejny jest. Super. Jeszcze jeden. O, hop. I jeszcze jeden. A, jeszcze na środek. No dobrze, to dajmy tam na środek bunchams. I zasuwamy szufladkę. No i hopsa.
No i proszę bardzo, nie ma żadnego banczemsa. No to teraz przechodzimy do kroku trzeciego. Tutaj już jest o wiele więcej tych banczemsów. No dobrze, więc bierzemy kolor zielony. Tutaj ma być kolor zielony, jeden banczems. Tutaj kolejny. O, jeszcze tutaj z boku, szybciutko muszę dać. Świetnie. No i tutaj. Następnie wezmę sobie kolor może żółty. Wow, fantastyczny jest ten kolor żółty. Bardzo mi się podoba. Więc kolor żółty ma być tutaj. Następnie ma być tu, o, w tym miejscu. Super. I jeszcze tutaj na środeczku. Bardzo dobrze. Jejku, ta zabawa jest świetna, prawda, Bisienko? Tak, tak, jest super. Mi się bardzo podoba. No to chwyć jeszcze kolor różowy, taki różowy, fioletowy. No ślicznie to wygląda. Jeszcze tutaj jeden i tutaj. No hopsa, wskoczyło. I tutaj. No i mam ułożone tutaj banczemsy w naszej szufladce. No to teraz zasuwamy naszą szufladkę i uwaga, gotowi. Hopa! I zobaczcie, nie ma żadnego banczemsa. O, no to teraz będziemy układały już ostatnią warstwę. Będą tutaj kolory zielone i taki fajny cielisty, taki pudrowy róż jakby. Jej, no to układamy. To już jest nasza ostatnia warstwa, już czwarta. Jejku, jak to szybko idzie to układanie. Z pewnością, Bisienko, te banczemsy byśmy dłużej układały, gdyby nie było tej maszyny. Jejku, ona jest ekstra. Słuchaj, będziemy mogły się pochwalić naszym przyjaciółkom. Jejku, jak powiemy truskaweczce Tosi, że mamy taką maszynę banczems, och, to będzie chciała na pewno coś ułożyć. Na 100%. My się dowiedziałyśmy od marcheweczki. Tak, zrobiła piękną żyrafkę marcheweczka. No właśnie, a my robimy Rubika i też się wszystkim pochwalimy. Więc mam już gotowy poziom i teraz zasuwamy szufladkę. Hopsa, super! O, nasz Rubik już prawie gotowy, ale się cieszę, Bisienko, wiesz, cudownie. Ja też, to co, nie czekajmy dłużej, tylko uruchommy tą maszynę. Musi koniecznie wyjść z niej ten nasz Rubik. No dobrze, więc teraz ściągamy górną nakładkę, odkładamy ją sobie na bok, ponieważ teraz musimy naszą szufladkę wysunąć i włożyć nasze kolce, które były na samym początku. Zasuwamy szufladkę i nakładamy teraz górną warstwę. No i w tym momencie, za chwileczkę, będziemy mogły zobaczyć naszego żółwika. No to co, jesteście gotowi? 3, 2, 1. Hopsa! Wow, ale super! No jest nasz śliczny żółwik. Ale wiesz co, Bisienko? Gdzie on ma oczy? Powinien mieć oczy, prawda? Jej, masz rację. Takie oczka doczepiane były dołączone w opakowaniu. Poczekaj, pójdę po nie. A, nie ciągnij mnie, nie ciągnij! Wybacz, Bisienko, zawsze zapominam, że jesteśmy złączone. Ale popatrz, mam dobre wieści. Znalazłam nasze oczka dla naszego żółwika. No teraz to wygląda ekstra. Wow, jaki jest śliczny. Oczy jest naprawdę piękny. Pokażemy go teraz dookoła, abyście mogli zobaczyć, jaki jest śliczny. I jak ta maszyna banczems potrafi robić zwierzęta różne cuda. Jej, ciekawe, czy potrafiłaby zrobić takie wisienki jak my. Może by potrafiła, na pewno to sprawdzimy. To co, Bisienka? Idziemy się pochwalić naszym żółwikiem i maszyną do banczemsów? Chodź, idziemy! Ha! A, drodzy widzowie, pa, pa! Do zobaczenia!